się dzieje? Łysy, proszę puścić Marcinka! Ale on mi wisi kasę! Aż puścić w tej chwili! Aż dzisiaj farta! Dzień dobry! Paweł, zejdź ze stołu! Przepraszam, już schodzę! Ty co znowu narysowałeś na tej tablicy? Rysowałem panią ładne? Gorzej niż w zoo! Panią, ale w zoo są małpy! A nic z tego, Miarka się przebrała! Wyciągnijcie karteczki! Co to się dzieje? Co to jest? Dzień dobry! Jak wyście wjechali czołgiem do klasy? To Maciek! Dzień dobry pani! To czołg mojego taty! Chyba śnie! Proszę natychmiast nim stąd wyjechać! Nie mogę! Zabrakło paliwa! Jak ja mam prowadzić teraz lekcję? Albo grubo, albo wcale! A ty łysy, co ty robisz? Kaskaderem! Będę skakać z okna! Spokój się! Przecież jesteśmy na trzecim piętrze! Oj nie! Mam kask! Co tym razem? Nie, przyszedł nasz wróg! Halo, co wyście zrobili z krzesłami? Panią, zbudowaliśmy bazę! Proszę natychmiast to zburzyć! Chłopaki, ona nam chce zburzyć bazę! Musimy obmyślić plan ataku! Tak, plan ataku! Ja wam zaraz dam plan ataku! Ona zna nasze plany, musimy mówić ciszej! Mam dość, idę do pana dyrektora! Ale pani nie musi, pan dyrektor jest z nami! Pani Ulo, musi pani zobaczyć tą bazę od środka! Co to jest? Co to ma znaczyć? Wie pani, że można dzisiaj przyjść ze zwierzątkiem, to przyprowadziłam mojego węża Franklina. Tam o domowych zwierzątkach, ale nie o wężu! Proszę pani, a Marcin przyszedł z niedźwiedziem. To mój niedźwiedź Stefan, ładny? Proszę go stąd zabrać! Jest bardzo grzeczny, jak kogoś zna, to nie gryzie. Słucham? Proszę nie głaskać, bo pani jeszcze nie zna. Ma nawet zamiaru. Paweł, a ty z czym przyszedłeś? Mam nadzieję, że nie ze słoniem. Ja z pająkami, ale jest problem. Uff, to gdzie je masz? No powinny być w pudełku. Powinny? Bo gdzieś mi z niego uciekły. Pawełku, musisz je poszukać, żeby mi pokazać. Muszę, bo są jadowite. Co? Co wyście zrobili? Proszę panią, zalało nam klasę. Jak ja mam teraz prowadzić lekcję? Olek nie zakręcił kranu na przerwie. Patrzcie, mam okularki do pływania. Proszę panią, a możemy iść do domu? Nie ma mowy, przecież mamy materiał do nadrobienia. Ech, ale fajnie, mamy w klasie basen. Zaraz, zaraz, a gdzie jest Kamil? Kamil chyba nie umie pływać. Co? Szukajcie wszyscy Kamila! Pani, tu jestem! Kamil! Ale panią sprankowałem! Właź stamtąd w tej chwili, dostajesz uwagę! O! Gdzie on zniknął? Mówiłem pani, że nie umie pływać! Co jest? Gdzie jest cała klasa? Oni poszli na wagary. Och, na szczęście ty jesteś, Jasiu, i na pewno wiesz, gdzie są twoi koledzy. Oczywiście, proszę pani, jak ja mógłbym opuścić lekcję? Chodź, pokażesz mi, gdzie się schowały te urwisy. Chyba nie powinienem pani mówić. Nikt się nie dowie, obiecuję. Ale oni będą mnie potem obrażać. Martw się, nic ci się nie stanie, dopilnuję tego. A jak łysy się dowie, to już w ogóle będzie po mnie. Dostaniesz piątkę. Nawet dwie piątki dostaniesz, Jasiu. Dobrze, już pani pokażę, gdzie oni są. Zapraszam za mną. Daleko jeszcze? Czy kawałeczek za mną? Jasiek, jak mogłeś? Mam was, wy urwisy, wszyscy do pana dyrektora. Pogadamy sobie po lekcji. Dzień dobry, dzieci. Jak wam mija dzień? Dzień dobry, pani. To co, zaczynamy lekcję? Ziomek, rozkmin. Wtedy do mnie wyskoczyło 100 chłopa. Wow. Łysy, nie przeszkadzam ci? Nie zauważyłeś, że zaczęły się zajęcia? Poczekaj, pani, skończę opowiadać. Słucham? Coś ty powiedział? Czy ty się nie zapominasz przypadkiem? Chwilunia, a jeden z nich przyjechał czołgiem taty, kumasz? Co ty gadasz? Halo, mówię do was, nie widzicie, że przyszłam do klasy? No, mogę dokończyć historyjkę? Nie, są zajęcia. Chłopaki, ja się chcę uczyć. No dobra, później ci powiem. No dobra. Chyba, że chcecie je poprowadzić za mnie. Zastanowimy się i damy pani znać. To mogę już zacząć? Nie. W takim razie oboje do pana dyrektora. A ja za co? Za kobyle caco. A ty dopilnujesz, żeby twój kolega tam dotarł. Chodź, Paweł, dyrektor nam zrobi kawkę. Nanina. Co tym razem? Dzień dobry! Lisy! Jestem! Co ty robisz przy moim biurku? Proszę iść do swojej ławki! Bo dzisiaj ja prowadzę lekcję! Ale będzie fajna lekcja! Nawet o tym nie myśl! Po moim trupie! Ostatnio pani pytała, czy chcę prowadzić lekcję. To jestem gotowy! Nie! Zapomnij! No ale ostatnio pani mówiła, że mogę!
chcesz, to możesz iść ponownie do pana dyrektora. Fajnie ostatnio było u pana dyrektora. Zrobił nam kawkę, a później czekaliśmy na przyjazd moich rodziców. Tak było, potwierdzam. A czy ty nie chciałbyś zmienić szkoły? No gdzie tam, mi się tu podoba. Fajne laski są. I mam spoko ziomków. Dzięki, kumplu. Mam nadzieję, że kiedyś zmienisz decyzję. A teraz do swojej ławki. Muszę? Tak, i mi nie przeszkadzaj. Chcę prowadzić normalnie lekcje. Mogę jutro poprowadzić? Prosimy, żeby łysy prowadził lekcje. Nie! I dzisiaj kartkówka. Dobry pani! Gdzie wszyscy są? Jak usłyszeli, że ma być kartkówka, to się wszyscy schowali. Jasiu, jak powiesz mi, gdzie są twoi koledzy, to dostaniesz plusika. Obiecuję. Ja nie mam kolegów. A chcesz plusa? No nie wiem, chyba mi się nie opłaca mówić. Dam ci piątkę do tego. Piątka to za mało. Pochwałę do rodziców. Ale pisemną? Tak, tak, pisemną. Dostanę autograf Lewandowskiego? Oczywiście i całej reprezentacji. A super, okej, okay, umowa stoi. W takim razie... Gdzie jest reszta klasy, Jasiu? Proszę pani, schowali się w toalecie. Dzięki. Ha! Mam was! O nie! Jakby się zmieściliście w tyle osób w toalecie? A możemy nie pisać kartkówki? Prosimy! Nie ma opcji! Do dyrektora! Łysy! Jesteśmy z tobą! Miło panią widzieć! Czy to twoja sprawka? Łysy był cały czas z nami. A ty co, jesteś jego adwokatem? Przepraszam? Dlaczego jest na szkole na was grane takie coś? Taki wielki napis? Skąd wiesz? Ani, tylko ja mogłem napisać Łysy kocha Ilonę. Tylko ja jestem łysy. Proszę to zmazać. Tylko to jest tym sprayem niezmazywalnym. Masz się w tej chwili tego pozbyć. Nie zrobię tego, odmawiam. Na znak mojej miłości do Ilony. W takim razie do dyrektora. Powodzenia, łysy. No cóż, no to idę. Kocham cię, Ilona. Nie, znowu. Coś nie tak? Ale pyszna. Palce lizać. Co to ma być? Pizzę sobie zamówiliśmy. Wy sobie chyba żarty robicie. Nawet 30 pizz. Wy jesteście w szkole. Spokojnie, dla pani też się znajdzie pizza. Ja nie chcę żadnej pizzy. Panom jest chyba coś nie tak. Ja chcę prowadzić zajęcia, normalne zajęcia. Tylko najpierw zjemy. Ta z ananasem jest najlepsza. Ja nie lubię pizzy. Jak można nie lubić pizzy? A może to kosmita? Rzeczywiście, tak może być. Proszę zjeść pizzę. Macie to posprzątać w tej chwili. Wie pani chociaż jeden kawałek, żeby udowodnić, że nie jest pani kosmitą? Dość, nie. Wychodzę. Do widzenia. O, to ja zjem pizzę za panią. Znowu lekcje z wami? Dzień dobry! Czy ja kiedyś mogę przyjść do klasy, żeby nic się nie działo? O co pani chodzi? To tam robi tygrys! Bo Jasiek nie chciał go zostawić samego. No rodzice wyjechali na wakacje, to go wziąłem. O, ale on ma ryk! Proszę nie krzyczeć, on od rana nic nie jadł. A zbliża się pora karmienia. Nakarm czymś, daj mu coś, nie wiem, kanapkę. Zjadł już jednego ucznia. To? Kogo zjadł? Jak to? Ona, ale jego mógł. Na szczęście chociaż wam nic nie jest. Nie może usiądzie, bo się na panią dziwnie patrzy. Dobrze, dobrze, to ja sobie usiądę, żeby ci nie denerwować, panie tygrysku. Nakarm go, proszę. Chcemy Maćka poświęcić? Nie? Maćka? W sumie? Tak, tak, możecie. Son, bierz go. Nie, czemu zawsze ja? No nie wierzę. Dzień dobry. Co ona tutaj robi? Dzisiaj są wszyscy? Maćka nie ma. A czemu go nie ma? I pamięta pani? Jak go tygrys. A no tak. Mieliśmy, że pani nie będzie. Dzieci, ja zawsze jestem. Ach, a mieliśmy już świętować. Super, że pani jest, przynajmniej się pouczymy. Cicho sieć. Pani woźna mówiła, że jest pani chora. Wiecie, cudownie wyzdrowiałam, aby przyjść do was na lekcję. Czyli ściemniała. Tak się cieszyliśmy, że pani nie będzie. Widzicie, pokrzyżowałam wam plany. Przyniosłem pikola, żebyśmy świętowali. Serio, moją nieobecność? Mieliśmy oglądać filmy z panem od zastępstwa. Właśnie. Było buzy. W takim razie ja mam dla was niespodziankę. Będziemy oglądać film? Coś lepszego. Idziemy na wycieczkę. Wyciągnijcie karteczki. Nie. Moja ulubiona klasa. Kim pan jest? Dzień dobry, jestem nauczycielem i prowadzę właśnie zastępstwo. Co? Pan Adam jest bardzo fajny. Serio, spoko ziomek. Przepraszam, a pani to? Czy się pan pyta? To jest moja klasa i moi uczniowie. Teraz będziemy oglądać film z panem. Ucham? Film w mojej klasy?
Nie! O, dzieci chciały. To zaraz wybuchnie! Szybko, chowajcie się! Może pani usiądzie? Napije się pani kawki? Dziękuję, wystarczająco się nasiedziałam w autobusie! Dobrze, już pani oddaje klasę. Lepiej uciekaj! Proszę, cała klasa jest pani! Co się mówi? Przepraszam, już mnie nie ma! By mi to było ostatni raz! Co, dzieci? Chcecie oglądać film? O, film! Tak! Żartowałam! Co to za hałas? Co wy robicie? To nie pani przyszła! Paweł! Słucham? Chcesz mi wytłumaczyć, co ty robisz? No, odkurzam! To widzę! Pytanie, co ty odkurzasz? Lekka kraksa była! Nie! No, rozbiło się okno! To kto to zrobił? Ale to nie ja! Nie zrobił Paweł! No, gadać mi w tej chwili! Który to? Spokojnie, proszę pani, to tylko okno! Ja wiem, kto to zrobił! Cicho siedź! To mów! Ja, proszę pani! Kto to powiedział? Ja! Kto to mówi? Gdzie? Ktoś chyba za oknem! Kto za oknem? Tutaj jestem! Co ty tam robisz? Wybiłem okno! Poda mi pani piłkę? Ły!